W ostatnich dniach żywą dyskusję wywołały słowa papieża Franciszka, jakie padły w filmie zatytułowanym właśnie Francesco. Film był pokazany w środę 21 października w Rzymie w ramach festiwalu filmowego i jak to zwykle bywa, przykuło uwagę opinii publicznej jedno zdanie, które w tym filmie padło. Zostało od razu nagłośnione przez wszystkie możliwe agencje światowe. Co ciekawe i pewnej pikanterii temu zdaniu dodał fakt, że sam Watykan bardzo wstrzemięźliwie się do tej sensacji odniósł. Kilku watykanologów czy watykanistów, wśród nich ale jezuita włoski Spadaro, który wielokrotnie wywiadu wysłuchiwał papieża, stwierdził autorytatywnie, że przecież papież nic nowego nie powiedział, wielokrotnie się w podobnym duchu wypowiadał. Więc myślę, że warto, niezależnie od tego, jakie mamy zdanie na ten temat, warto się chwilę zastanowić, po pierwsze, co tak naprawdę papież powiedział, jakie to ma znaczenie i dlaczego jednych to zdanie zachwyciło, a innych oburzyło. No więc zdanie brzmi tak. Homoseksualiści mają prawo być częścią rodziny, powiedział papież. Są dziećmi bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być wyrzucany ani być nieszczęśliwy z tego powodu, czyli z powodu swojej orientacji seksualnej. Te zdania padły w języku hiszpańskim w rozmowie z reżyserem tego dokumentu, który za chwilę o nim kilka słów powiem, bo jest to postać w pewnym sensie barwna i niezwykła. Chodzi o Jewgenija Afiniewskiego. Jewgenij Afiniewski. Mam pewną trudność w wypowiadaniu jego nazwiska, bo nie oswoiliśmy się jeszcze z tym nazwiskiem, ale myślę, że będzie o nim głośno również i w Polsce. Choć na świecie jest już uznanym i nagradzanym autorem wielu filmów. Dlaczego to zdanie tak bardzo jednych zachwyciło, a drugich rozsierdziło? Zwłaszcza myślę w Polsce. No przede wszystkim dlatego, że od kilku lat żyjemy w atmosferze, w której osoby homoseksualne, osoby LGBT+, są otoczone no dość dziwną atmosferą za sprawą zarówno polityków rządzącej partii, w tym powtórnie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, który również się bardzo wrogo wypowiedział na temat osób LGBT, czy nawet premier od niedawna Przemysław Czarnek w kampanii prezydenckiej również się włączył w nagonkę przeciwko osobom LGBT. Znane są osobliwe słowa jednego z biskupów polskich, który mówił o tęczowej zarazie. Znani są niezwykle krewcy, teologowie katolicy, którzy na ten temat się wypowiadają od lat. Więc krótko mówiąc, ze strony katolickiej, czy to przez usta księży i biskupów, czy przez polityków, dla których Kościół katolicki jest bardzo ważnym punktem odniesienia, słyszeliśmy raczej deklaracje wrogie, deklaracje homofobiczne. I tutaj nagle papież mówi rzeczy, które zupełnie nie współbrzmią z takimi oświadczeniami czy z takimi deklaracjami. Jak należy je rozumieć?
Otóż po przejrzeniu wielu komentarzy prasy i mediów polskich i światowych, w tym również mediów społecznościowych, myślę, że można powiedzieć tak. Zarówno entuzjazm osób otwartych, tolerancyjnych, akceptujących osoby homoseksualne, nawet będące zwolennikami małżeństw czy związków cywilnych, no nie mogą tak absolutnie bezkrytycznie widzieć w papieżu Franciszka swojego sojusznika, bo on nigdy nie zdystansował się z oficjalnej doktryny katolickiej zapisanej w katechizmie Kościoła katolickiego. Natomiast, i to jest bardzo istotne, papież wielokrotnie wypowiadał się w sposób niezwykle przyjazny o osobach homoseksualnych. Robił to już będąc biskupem Buenos Aires w Argentynie. Znane są jego wypowiedzi z okresu takiej kampanii, której celem było zalegalizowanie właśnie związków cywilnych osób homoseksualnych, i wtedy biskup Bergoglio, Jorge Bergoglio, wypowiadał się bardzo przychylnie na ten temat, jednak nie uzyskał poparcia ze strony swoich kolegów biskupów argentyńskich. Tak więc prawo legalizujące związki osób homoseksualnych w Argentynie zostało przeprowadzone przy zdecydowanym sprzeciwie Kościoła katolickiego. Można powiedzieć, że ta sytuacja powtarzała się również w innych krajach, łącznie z Irlandią, gdzie, jak pamiętamy, związki homoseksualne zostały w referendum zaakceptowane miażdżącą większością społeczeństwa, nominalnie przecież katolickiego. Także mamy do czynienia z ogromną debatą, w której Kościół katolicki do tej pory był postrzegany jako jednoznaczny przeciwnik takich rozwiązań. Stąd sądzę ta reakcja emocjonalna wokół wypowiedzi papieża. Z drugiej strony myślę, że również osoby tradycyjnie myślące, konserwatywne czy nawet fundamentalistycznie myślące o Kościele również nie powinny się nadmiarę cieszyć, ani też martwić. Cieszyć nie powinny się dlatego, bo ich bezkompromisowa postawa wobec właśnie osób homoseksualnych nie znajduje poparcia ze strony głowy Kościoła. W prasie katolickiej pokazały się takie komentarze, że to jest prywatna opinia papieża, że to w niczym nie zmienia doktryny katolickiej, także trzeba być tutaj zupełnie spokojnym, że żadnych zmian nie należy się spodziewać. Otóż te głosy uspokajające też nie są zasadne, bo zmiany w Kościele nigdy się nie dokonywały szybko, jednym pociągnięciem pióra, tylko były właśnie tak powoli przygotowywane. I myślę, że polityka papieża Franciszka polega na tym, żeby przygotować katolików do tego, żeby spokojnie akceptowali zmiany cywilizacyjne, jakie zachodzą na całym świecie. Żeby Kościół nie był postrzegany jako taka sekta fundamentalistyczna, homofobiczna, wroga właśnie osobom homoseksualnym, tylko jest instytucją, która ma swoją tożsamość, ma swoje prawodawstwo kościelne, ale jednocześnie akceptuje to, że w społeczeństwie pluralistycznym nie wszyscy podzielają nauczanie Kościoła. To znaczy, że nawet jeśli rozwiązania prawne, takie jak właśnie legalizacja związków homoseksualnych, czy to w prawie cywilnym, czy nawet w niektórych
religiach są dopuszczalne małżeństwa, to wcale nie zagraża katolikom, którzy nadal mogą mieć swoje tradycyjne poglądy. Niektórzy socjologowie religii nazywają ten rodzaj takiej tolerancyjnej postawy wobec innych poglądów jako postsekularyzm i istnieją takie analizy, na przykład Michel Dion, socjolożki religii pochodzenia irlandzkiego, która napisała właśnie taką książkę Postsekularyzm katolicki. Ich zdaniem papież Franciszek jest właśnie reprezentantem takiej mentalności, która przygotowuje wyznawców katolicyzmu do nowej sytuacji. I dobrze się stało, że nasz Jewgeni Afiniewski zrobił taki film. Jak wspomniałem, jest on autorem wielu filmów nagradzanych, między innymi o Majdanie Ukraińskim, o wojnie w Syrii. I dla samego reżysera ten film o Franciszku jest jego wyrazem podziwu dla tej postaci. I sam reżyser był zaskoczony, że to zdanie tak oczywiste dla niego, że każdy ma prawo cieszyć się swoją tożsamością, jaką ma. I w tym sensie zobaczył we Franciszku normalnego człowieka i chciałby, żeby ten normalny człowiek był poznany głębiej, pełniej, bo to jest celem jego filmu. Ale o wiele ważniejsze są właśnie te problemy wojny, uchodźców, imigracji, o których z papieżem rozmawia, w których w różnych sytuacjach pokazuje, jak papież reaguje, i to jest dla niego najważniejsze. Więc jeśli się da, na pewno warto ten film zobaczyć i wyrobić sobie swoje własne zdanie.